Szczęść Boże. Szanowni Państwo, zmiana barw z wielobarwnej tęczy na barwy biało-czerwone, zwinięcie po cichu flag ukraińskich i rozwieszenie flag biało-czerwonych, no, to jest dla nas słaba satysfakcja, to, że od półtora roku nie mogliśmy się o to doprosić, żeby barwy narodowe były u nas szanowane na tak wysokim szczeblu jak szczebel parlamentarny. Ale my upominamy się o to, żeby to polityka polska wróciła do właściwych kolorów. Żeby to polityka polska wróciła do należytego reprezentowania polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego i w polityce zewnętrznej, i w polityce wewnętrznej. Sprzeciwiamy się bowiem okładaniu naszych rodaków ukrytym podatkiem na wojnę na Ukrainie. Ponieważ do tego możemy w istocie sprowadzić wszystkie te wydatki ponad stan, wszystkie te transfery socjalne i transfery sprzętu, wszystkie te wydatki energetyczne i wszystkie te wydatki utylizujące autorytet państwa polskiego w imię interesów aktualnego reżimu kijowskiego. Domagamy się, by Polacy nie byli płatnikami tej wojny. Zauważcie Państwo, że nikt narodu nie pytał i nikt nie pytał parlamentu, czy zgadza się na obłożenie Polaków kosztami tej przedłużającej się wojny. My się na to nie zgadzamy. Konfederacja, wolność i niepodległość.